Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 1 lipiec 2013. Dzisiaj kilka słów na temat tego, że zmiana wymaga miejsca. To znaczy, każda zmiana, której chcemy dokonać, wymaga zrobienia miejsca na nią. Nie mam na myśli miejsca, że zmiany dokonam w Słubicach, albo jak będę w Zielonej Górze, to wtedy zmiany dokonam. Nie, nie to mam na myśli. Mam na myśli to, że jeżeli chcemy coś zmienić, musimy tej zmianie przygotować miejsce. Pamiętam, jak kiedyś, słuchając jakiegoś z motywatorów, zwróciłem uwagę na to, że właśnie trzeba robić miejsce na coś, co chcemy zmienić. Ale pamiętam, że to chyba właśnie kobieta była, kiedy mówiła, że jeżeli chcesz kupić sobie nowe ciuchy, po prostu musisz zrobić w szafie miejsce na nie. Musisz wyrzucić część starych. I tak po prostu jest ze wszystkim. Tak naprawdę ze wszystkim. Jeżeli chcesz coś nowego, chcesz dokonać jakiejś zmiany na nowe, musisz uporządkować sobie to, co masz stare. Po prostu musisz się tego starego pozbyć. Odsunąć od siebie. Przestać na to zwracać uwagę. Także zmiana wymaga absolutnie miejsca i to miejsce musimy zrobić. Zawsze to miejsce musimy zrobić, bo jeżeli miejsca nie zrobimy, to po prostu nie ma miejsca na zmianę. Nie ma miejsca na zmianę. I w biznesie jest to takie szczególne. To jest takie szczególne. Dotyczy to metod pracy, sposobów pracy, sposobów działania. Dotyczy to naszego podejścia. Ale bardzo mocno dotyczy to ludzi, których mamy wokół siebie. Jeżeli chcemy nowych, wspaniałych ludzi, ludzi, z którymi będziemy naprawdę mocno super działać, to może dajmy sobie spokój z tą metodą pracy, jaką mamy do tej pory, z tymi starymi. To znaczy, szanujmy ich, kochajmy, ceńmy ich, ale może nie koncentrujmy się na nich tak bardzo, jak do tej pory. Może nie opierajmy całej swojej przyszłości, całego swojego działania właśnie na nich. Może potrzebujemy zrobić miejsce na nowych ludzi. Ci nowi przyjdą, kiedy tak w cudzysłowie odpuścimy trochę starych. Kiedy starym damy wolną rękę, kiedy sprawimy, żeby ci starzy, ci, którzy są długo z nami, mogli zupełnie swobodnie działać, bez jakiegoś takiego naszego nacisku, naszej kontroli, naszego jakiegoś takiego ciągłego jakby doglądania ich. Dlatego zrób miejsce. Chcesz zmiany? Zrób miejsce. Zmiana zawsze wymaga miejsca, bo inaczej nie ma na nią miejsca. Tak po prostu jest. Tyle na dzisiaj na tym Kikowym Szlaku. Do zobaczenia jutro. Hej! A zobaczcie, jak wyglądają te Słubickie Łąki dzisiaj. O! Woda znów poszła w górę. Znowu i to ostro. Do zobaczenia jutro. Hej!